Ciła w krypto. Witajcie bardzo serdecznie. Zaczynamy informacje związane z rynkiem kryptowalut. Bitcoin ponownie retestuje poziom 21 tysięcy, co jest najprawdopodobniej efektem dzisiejszej wiadomości, która nastąpi, czyli dyskontowanie rynku związane z tym, że będziemy mieć wyższe stopy procentowe. Większość analityków, czy większość rynku twierdzi, że będzie to 75 punktów bazowych. Jeżeli tak będzie, no to w tym momencie będziemy widzieć spokojnie raczej wzrost na powoli na Bitcoinie lub nawet szybsze odbicie w krótszym czasie. Jeżeli będziemy widzieć więcej niż 75 punktów bazowych, no to wtedy Bitcoin pewnie jeszcze zanurkuje poniżej 21 tysięcy dolarów. Natomiast jeżeli będziemy mieć Mniej niż 50-50 lub mniej punktów, to najprawdopodobniej Bitcoin dużo mocniej odbije. Natomiast będzie to też dla nas informacja związana z tym, że Fed najprawdopodobniej widzi dobre wyniki, których się może nie spodziewał, tylko oczekuje na tym rynku i nie podnosi stóp procentowych zbyt wysoko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ta informacja już dzisiaj, niedługo. A tutaj mamy też opisane, czym jest merge, jeżeli chodzi o Ethereum. Wiemy, że Witalik Buterin podzielił się z nami, że będziemy mieć merge, verge, purge, plurge i slurge. <grym> Dokładnie tak to się nazywa merge, czyli właśnie połączenie sieci, przejście na proof of stake. Najważniejsza rzecz związana z Ethereum i od tego całe tak naprawdę skalowanie funkcjonowania Ethereum się zacznie, bo później właśnie będziemy mieć surge i Dzięki temu będziemy mieć wprowadzone skalowanie, później będziemy mieć wprowadzone shortening, później będziemy mieć wprowadzone jeszcze czyszczenie. No i później, jak to Vitalik powiedział, będzie jeszcze slurge, czyli te super extra feature'y, które mają zafunkcjonować na sieci Ethereum. W momencie, kiedy proof of stake zaistnieje, czyli przejście, właśnie, czy będziemy mieć ten merge, będziemy mieć na tym rynku. Deficytowego, czyli bardziej deflacyjnego, nie deficytowego, deflacyjnego etera, to pewnie wpłynie pozytywnie na cenę. Natomiast jeżeli chodzi o teraz, to wiecie, to w krótkim czasie cena może zawsze ulec wahaniom, natomiast w dłuższej czasie, jeżeli będziemy mieć pozytywne, czyli to połączenie, zobaczymy hmm, najprawdopodobniej wzrost na eterze. Co innego dzieje się na tym rynku. Cathie Wood z ARK Investments zrzuca akcję Coinbase. Co jest zaskakujące, bo akcje kupili po 200 dolarów, a sprzedają za 53 dolary. Więc ponoszą olbrzymią stratę na tej inwestycji. No i pytanie jest, dlaczego podobno... Jest to tylko i wyłącznie dlatego, że Coinbase miał u siebie zalistowanych mnóstwo coinów, które potencjalnie będą tak zwanymi security, czyli papierami wartościowymi, no i tego jakby w obawie przed tym, co może się wydarzyć, najprawdopodobniej właśnie zrzucili, ale być może jeszcze jest to jakaś inna informacja, w sensie... Prawdziwa rzecz, na przykład potrzebowali kasy, żeby zrobić zakupy czegoś innego nie spodziewają się większego potencjalnie zysku. Zobaczymy, czy faktycznie Coinbase będzie miało jakieś specjalne zarzuty. Najprawdopodobniej się dogadają z Tekiem, jak wszystkie inne podmioty, które po prostu zabulą jakąś kasę no i będą normalnie funkcjonowały na tym rynku. Oczywiście usuwając pewnie wszystkie koiny związane z tym potencjalnie może być papierem wartościowym. A tymczasem akcje MicroStrategy nurkują o 10% po tym jak Bitcoin ponownie spadł no i mamy 55% straty od początku roku jeżeli chodzi o akcje MicroStrategy. A Ripple łączy się z gigantem singapurskim jeżeli chodzi o poprawienie płatności międzypaństwowych. I cross border, czyli cross-border, czyli takich jakby granicznych. Więc zobaczymy, bo to faktycznie jest rzecz, która jest w tej chwili bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o przelewy międzynarodowe. Wiemy, że banki to bardzo mocno utrudniają, więc jeżeli mamy dobre rozwiązanie w postaci Ripple i możemy to rozwiązać, podobnie jak na Lightning Network, no to w tym momencie będziemy widzieć być może bardzo przydatną usługę na całym świecie. A Kraken pod zarzutami Związanymi z nieprzestrzeganiem sankcji. No, jestem ciekawy, za chwilkę zobaczymy sobie coś więcej na ten temat. W Stanach Zjednoczonych widzimy przesuniętą ustawę związaną ze Stablecoinami aż na wrzesień. No i to wiąże się może też trochę z tym, co i powiedziałem, że wrzesień, październik widzę jeszcze jedno tąpnięcie. Na rynku krypto, nie tylko zresztą na rynku krypto. Zobaczymy, to będzie właśnie przed tą dwulatką, związaną z wyborami w Stanach Zjednoczonych. No i potencjalnie ten październik, wrzesień, końcówka września, początek października, może nawet w połowie października będziemy widzieć jakieś większe zawahania na tym rynku. A do tego momentu możemy widzieć jakieś wzrosty, które mogą podciągnąć ludzi jakby w tym kierunku zwiększonego zaufania, że już teraz, skoro skończyły się wakacje, wychodzimy. No i być może warto inwestować, być może ludzie wrócą więcej pieniędzy, i wtedy nastąpi właśnie taki zrzut, żeby ludzi przestraszyć. Zobaczymy, na razie taką, e, ta, taki widzę kierunek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na tym rynku, a co życie przyniesie, być może za dwa tygodnie zmienimy zdanie, bo zobaczymy, że mamy jakieś inne informacje z tym związane. I tutaj takie przypomnienie, że to, że ktoś powiedział coś dwa tygodnie temu, to nie znaczy, że nie zmieni zdania po tych dwóch tygodniach. I to jest bardzo ważne na tym rynku, dlatego że jak pamiętacie, Elon Musk również zmienił zdanie co do Bitcoina, dlatego że zobaczył co się dzieje na rynku, stwierdził potrzebujemy cashu, żeby się zabezpieczyć na temat tego co się dzieje na rynku w Chinach. I sprzedał 75% swojego bitcoina, gdzie wcześniej mówił, że ma diamentowe ręce. Natomiast sytuacje się zmieniają i też należy o tym pamiętać, że trzeba się dostosowywać do tego, co się dzieje. Nie tylko i wyłącznie na rynku, związanym tylko i wyłącznie stricte z bitcoinem, ale w całości tego, co się dzieje, dlatego że nie jesteśmy jakby wyrywkowo tylko na rynku bitcoina. Więc to są bardzo ważne rzeczy, żeby uwzględniać w swoich portfelach właściciel BitHampa potwierdza rozmowę odnośnie zakupu BitHampa przez FTXa. Jak widzicie, sam Bankman-Fried, który mówił o tym, że mają dosyć sporo środków na akwizycję, no, że tak powiem, przekuł słowa, w działania, no i być może będziemy mieć przejęcie kolejnej platformy giełdowej na tym rynku. Tym razem będzie to BitHampa, czyli azjatycka giełda. A Binance pozywa Bloomberga za zniesławienie, no i zobaczymy, czego to dokładnie dotyczy za chwilkę. A Binance zobaczcie, celebruje pięcioletni User Focused Platform, czyli platformę, która jest nastawiona na użytkowników. 5 lat, gratulacje w takim razie dla Binancea za dobrą robotę. No i życzymy kolejnych pięciu lat co najmniej na rynku krypto. A tutaj mamy informację właśnie o no Coinbase, czyli że potencjalnie będą mieć zarzuty za to, że listowali niektóre kryptowaluty, które mogły się okazać papierami wartościowymi. No i zobaczcie, tutaj mamy właśnie ten opis, została nazwana Zao Changpeng, czyli to jest ten CZ właśnie Ponzi scheme artykuł. Gdzie CZ pisze, że zrobili z nim wywiad, że były pozytywne informacje, że zrobili im fotki, a później pisali, że platforma tak naprawdę brała udział w praniu brudnych pieniędzy z dark webem itd., więc niezbyt ciekawe podejście. No ale to nic dziwnego. Pamiętajcie, że tradycyjny rynek, Albo inaczej, ludzie, którzy chcą zarabiać na tym rynku, będą robić wiele rzeczy, żeby pewne rzeczy osłabić, lub pewne rzeczy wzmocnić. No i należy patrzeć między wierszami, co się dzieje na tym rynku. Czyli mamy coś dalej, co jest związane z tym, żeby ten rynek krypto oczerniać. No i mamy też pierwszą ciekawą wiadomość: mianowicie mamy pierwsze, czy znaczy kolejne negatywne, negatywną zmianę trudności na Bitcoinie, tym razem o 5%. No i to jest kolejna już z rzędu negatywna zmiana, jeżeli chodzi o, negatywna w takim znaczeniu, że ujemna zmiana, bo zazwyczaj jeżeli mamy większy hash czyli mamy więcej jakby koparek, czyli tej mocy obliczeniowej w sieci, to trudność wzrasta, a teraz mamy spadającą, co też oznacza, że mamy mniejszy właśnie moc obliczeniową, jeżeli chodzi o rynek bitcoina. No, i teraz co z tym jest związane? No, to, że mamy mniej koparek. Czyli, jeżeli ta trudność spada, to ci gracze, którzy zostali, już będą jakby dodatkowo za tą samą pracę, można powiedzieć, lepiej wynagrodzeni. Dlatego, że więcej kas popłynie do nich, bo też część ludzi po prostu odpadło. Co jest dosyć istotne, bo też pokazuje nam, że jesteśmy po prostu w rynku niedźwiedzia i być może będzie to bardzo dobra okazja, żeby w końcu zakupić dosyć tanie koparki. A tymczasem CoinShares informuje nas o tym, że mamy największe wpływy do Bitcoina od listopada 2021 roku. Zanim przejdziemy dalej, to jest nic dziwnego, że widzimy, że w momencie kiedy mamy rynek niedźwiedzia ludzie uciekają do Bitcoina, przechodząc z różnego rodzaju shitów, nie shitów, shitcoinów itd. Po to, żeby być w czymś, co ma swój nazwijmy to stabilny poziom. I to jest znamienne dla rynku Niedźwiedziego, żeby ludzie przechodzą w kierunku Bitcoina. Więc jeżeli nie jesteś pewien, co się potencjalnie wydarzy, to możesz przejść do bitcoina. Taka jest sugestia. Może wypływająca, be, tak, nie bezpośrednio z tego artykułu. No i czytamy dalej. Według raportu Coinshares napływy do Bitcoina rosną w tym miesiącu. Wpływy do Bitcoina stanowią 58% całkowitych wpływu do sektora krypto. W ostatnim czasie największe inwestycje płyną ze Szwajcarii. Tego wam nie wytłumaczę, dlaczego płyną ze Szwajcarii, ale widzimy, że Coinshares zwraca mocną uwagę właśnie na to, że widzimy napływ do Bitcoina. Mamy year today, czyli mamy w tym roku, od początku tego roku, ten flows, czy, który tutaj jest, znaczy napływ, to jest 241 milionów dolarów. W ostatnim czasie widzimy, że to jest 19, to są oczywiście z tego, przynajmniej co pamiętam, kwoty netto net, czyli takie kwoty, które uwzględniają też wypływy, bo mamy wpływy i wypływy, a tutaj mamy generalnie kwoty netto, czyli nadwyżkę w stosunku do tego, co wpłynęło. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek krypto, jak poszczególne coiny wyglądają, jeżeli chodzi o napływ lub odpływ. Natomiast tutaj czytamy dalej właśnie, być może to wyjaśnienie na moje pytanie, że Szwajcarzy kochają kryptowaluty według Coinshares. Z raportu Coinshares wynika, że większość napływów w podanym okresie pochodziła ze Szwajcarii w zeszłym tygodniu 16 milionów dolarów wyłącznej kwoty 30 odnotowanych jako wpływy w produktach inwestycyjnych z zakresu aktywów cyfrowych pochodziły ze Szwajcarii. I zobaczmy, czy mamy tutaj coś ciekawego, jeżeli chodzi o tą Szwajcarię, ale nie. OK. Czyli na razie widzimy, że to jest Szwajcaria. I że Szwajcarzy idą, czyli. Można by było powiedzieć, że jeżeli Szwajcarzy wrzucają kasę, no to to są ludzie, którzy może nie tyle co mają większą świadomość, ale też jeżeli chodzi o finanse, to są lepiej sytuowani. To na pewno możemy powiedzieć. No i czy podejmują większe czy mniejsze ryzyko, jeżeli chodzi o kwestie związane z rynkiem? Załóżmy, że podejmują mniejsze ryzyko. Ogólnie, że podejmują mniejsze ryzyko. Więc jeżeli podejmują mniejsze ryzyko, to inwestycja w tej chwili według nich kryptowaluty ma mniejsze ryzyko. Nie wiem czy wiecie co miałem na myśli, ale mam nadzieję, że tak. No i jestem ciekaw w takim razie co się wydarzy w najbliższym czasie. Ja dalej jestem w, idę w kierunku tego, że uzupełniamy gapa do okolic 26-28 tysięcy dolarów, a to co potencjalnie dzisiaj wydarzy się na rynku związanego właśnie z decyzją Fedu. Jeżeli chodzi o podwyżki stóp, to co Wam wcześniej powiedziałem, że właśnie 75,6% szans na podwyżkę stóp, czyli tak rynek to wycenia, o 75 punktów bazowych o godzinie 20.30, czyli o godzinie 20.30 potencjalnie możemy śledzić, jeżeli będzie to faktycznie 75 punktów bazowych no nawet będzie można założyć takiego może krótkiego longa na dźwigni i sobie coś ugrać nawet jeżeli nie można by było potraktować to jako zabawę ja dzisiaj godzin 23 jak tylko znajdę chwilkę usiądę i jeżeli tylko słyszę słowo 75 punktów bazowych to takiego pewnie longa sobie założę być może z większą dźwignią niż dotychczas i zobaczę a i oczywiście założę sobie też stop lossa, natomiast zobaczymy co będzie, gdzie, gdzie bitcoin będzie w okolicach 20-30, no bo też ten stop loss będzie zależał od tego. To tyle jeżeli chodzi o kwestię związaną z bitcoinem i z rynkiem kryptowalut na dzisiaj, myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli sobie zrobić losowanie Ledgera, bo pierwsze 6 miesięcy minęło, dużo było ostatnio wyjazdów, więc na spokojnie w przyszłym tygodniu zrobimy losowanie ledgera, no i osoby, które zostawiały komentarze przez ostatnie 6 miesięcy, czyli od stycznia do czerwca, do końca czerwca, będą brały udział w losowaniu pierwszego ledgera, drugi ledżer oczywiście będzie na koniec roku. Trzymajcie się, cześć!